Siostry i bracia, przejdźmy do kolejnego rozważania na podstawie tekstów Johna Henry'ego Newmana. W czasie naszych wielkopostnych spotkań modlitewnych rozważamy ukryte cechy Jezusa. Cechy kluczowe dla całego życia duchowego i dla modlitwy. W pierwszy wtorek Wielkiego Postu rozważaliśmy pokorę Jezusa, a właściwie Jego uniżenie. Jeśli chcemy dojść do zjednoczenia z Jezusem, to musimy uniżyć się tak jak On. Musimy więcej służyć. I to jest ta pierwsza cecha. W drugi wtorek Wielkiego Postu rozważaliśmy ofiarność Jezusa. Właściwie Jego samoofiarowanie się, self-consecration, to znaczy nieoszczędzanie siebie, dawanie siebie, nie myślenie o sobie, danie swojego życia, urody, sił, wszystkiego. Oddać swoje życie, to byłoby takie piękne, złożyć się w ofierze jak Jezus, dobry pasterz, jak baranek. To jest właśnie to self-consecration, o którym mówi John Henry Newman. Paul Claudel bardzo podobnie powiedział: nie proszę o żadne osobiste upodobanie, lecz o zbawienie świata moim kosztem. W trzeci wtorek, to znaczy przed tygodniem, analizowaliśmy z kolei bardzo specyficzną cechę uwolnienia się od siebie samego, po angielsku abandonment, to znaczy pozostawienie siebie z boku, porzucenie siebie. Przestań kręcić się wokół siebie, uwolnij się od siebie, powiedziałby Newman. Abandon yourself, to znaczy zostaw te twoje sprawy, zostaw siebie, zacznij myśleć o innych. Czy zacząłem to czynić? Zapytajmy się tak szczerze. Bo co nam przyjdzie z rozważań, nawet cotygodniowych, jeśli nie żyjemy w duchu abandonment? W duchu uwolnienia się od swego ja, od szukania siebie. Nic nam nie pomoże. Nawet cotygodniowe przychodzenie na modlitwę w ciszy, nawet codzienne pozostawanie w ciszy z Jezusem, jeśli nie ma tego kluczowego oddania siebie, porzucenia siebie. Kto chce iść za mną, niech zostawi siebie, niech zapomni o sobie, niech mnie naśladuje. Tak mówił Jezus. I tak oto dochodzimy do czwartej cechy, kluczowej w życiu i całej postawie Jezusa. Jest ona zanalizowana w jednym z kazań Newmana z jego okresu anglikańskiego, kazania, które wygłosił w kościele St. Mary w Oksfordzie. To kazanie nosi znamienny tytuł Jezus ukryty wobec świata. Jesus hidden from the world. Jesus in hiding place. To znaczy Jezus w miejscu ukrytym. Oddajmy teraz głos Newmanowi. Spośród wszystkich naszych myśli, jakie pojawiają się w nas, kiedy rozważamy pobyt naszego Pana Jezusa Chrystusa na ziemi, żadna nie porusza nas tak głęboko, ani tak mocno nie ujmuje, jak prawda o ciemności, jaka otacza naszego Pana. Nie tyle chcę tu mówić o Jego uniżeniu, ile raczej o ciemności, jaka Go osłania, o skrytości, jaką możemy zaobserwować.
jak mówi święty Jan, światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła. Koniec cytatu. Co to jest to hiding? To ukrycie się, ta ciemność, skrytość. O co tu chodzi? Znowu zacytujmy Newmana. Jego, czyli Jezusa, jego decyzja opuszczenia chwały, jaką miał u Ojca w niebie, i przybranie ludzkiego ciała przekracza możliwości ludzkich słów i myśli. Gdy przyszedł do nas jako wielki książę lub szlachetnie urodzony Pan, świat nie miałby już trudności rozpoznać, że jest Bogiem, lecz oddałby Mu cześć i szacunek jako władcy. Tymczasem, przyjmując niskie pochodzenie, ubrał się w pokorę. Co więcej, wystawił się na pogardę, stając się obiektem szyderstw, lekceważenia, obojętności, obelg i znieważania doznanego ze strony swoich stworzeń. Koniec cytatu. To jest właśnie to ukrycie się Jezusa. Newman opisuje w dalszej części swojego kazania dodatkowe okoliczności życia Jezusa, które jeszcze bardziej przyczyniły się do tego, że bóstwo Syna Bożego nie zostało rozpoznane przez wielu ludzi. Zwraca uwagę na przykład na pospolitość życia jego rodziców, zwłaszcza Marii, która była zwykłą, biedną kobietą, na miejsce urodzenia, to znaczy w stajni, w Betlejem, na szarą codzienność jego pracy jako pomocnika cieśli, na to, że nawet już jako dorosły, jako ten, który zaczął głosić dobrą nowinę, nie miał gdzie skłonić głowy. Newman zatrzymuje się także na śmierci Jezusa, haniebnej, odrażającej. Śmierci, jaka była przeznaczona w tamtych czasach dla kryminalistów. Kaznodzieja z Oxfordu szczególnie podkreśla, że zdecydowana większość życia Jezusa przebiegła w ciszy Nazaretu. In hiding place of Nazareth. I pisze: przez 31 lat swego życia zdawał się żyć jak ubogi człowiek, podobnie jak i dziś ubogo żyją niektórzy ludzie. Dni, pory roku, lata mijały mu jak mijają każdemu z nas. Rosnąc, z małego dziecka stał się chłopcem, później nastolatkiem, dorastał jak młody krzew, wzrastając w latach i łasce. Przeżył śmierć Józefa, był świadkiem jego przejścia do Ojca, Józefa, który także cały czas prowadził życie zwyczajne, pozbawione wielkich wydarzeń. I tak przez 30 lat. Jakże to wszystko jest niezwykłe, jakże to wszystko jest wspaniałe, że on żył tam bez żadnych nadzwyczajności przez tak długi czas. Żył, po prostu żył, nie głosząc kazań, nie gromadząc ludzi, uczniów, nie dając po sobie znać, że stąpił z nieba. Z pewnością działo się to wszystko wedle linii uzgodnionej z Ojcem, dla głębokich i mądrych racji. Racji, dla których tak długo żył w ukryciu, w ciemności, racji, które są dla nas nieznane. Koniec cytatu. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym tekstem. W jego świetle zastanówmy się nad naszym życiem. Nieraz uważamy nasze życie za takie powszednie, zwykłe, monotonne, nawet nieciekawe. Zazdrościmy celebrytom, że tyle się dzieje wokół nich, że mają, jak sądzimy, ciekawe życie. Tymczasem Ewangelia mówi coś innego.
Najgłębsze rzeczy dokonują się w codzienności, w ciemności, zasłonięte przed fleszem aparatów i kamer. W ciszy naszego domu, w naszej zwykłej, niezauważonej pracy, w naszym dorastaniu, niewidocznym dla oka ludzkiego, ani nawet dla nas samych. Właśnie w takich warunkach możemy być jak Syn Boży. W takich, a nie w innych. Popatrzmy na naszą codzienność pod innym kątem, pod kątem Ewangelii. Bóg nie domaga się od nas cudowności, bycia na pierwszym miejscu, jakiejś gwałtownej zmiany zewnętrznych warunków życia. On chce, byśmy pozostali tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie żyjemy, byśmy mocno stali na nogach. Chce, byśmy nadal wykonywali nasz zawód, ale inaczej, z wiarą, z głębszym spojrzeniem, wiedząc, że jak mówi Pismo, bogami jesteście. I to jest cudowny sekret Ewangelii. Nie chodzi o zmiany zewnętrzne, ale o zmiany wewnętrzne w nas. Pozostając w naszych domach, w naszych rodzinach, w tej samej pracy, na tych samych studiach, możemy tam być inaczej, w inny jakościowo sposób. Z wiarą. Z wiarą. Z głębszym spojrzeniem na to wszystko. Z troską, by wzrastać w latach, w mądrości i władzy u Boga, i własne u Boga i u ludzi. A zatem nie zazdrośćmy innym, nie snujmy marzeń, że gdybym, nie wiem co, gdybym miał lepsze warunki, inną pracę, inne studia. Odrzućmy to słowo gdybym. Odrzućmy to słowo, bo ono wyciąga nas z rzeczywistości i przenosi w świat ułudy, marzeń, w świat nierzeczywisty i niechciany przez Boga. Popatrzmy na naszą sytuację przez pryzmat wiary, że właśnie Bóg chce takiej, a nie innej naszej sytuacji życiowej. I w niej zacznijmy żyć jak szaleńcy Boży, modląc się, służąc, dając siebie. Tak jak Jezus, hidden from the world, ukryty przed światem przez większość swojego życia. Newman dodaje jeszcze, twierdzę, że Jezus, Syn Boga bez grzechu, mógłby żyć dziś w świecie jako nasz najbliższy sąsiad, a my byśmy nawet o tym nie wiedzieli. Istnieje na świecie wiele osób, którzy na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo jak inni, a którzy równocześnie są zupełnie odmienni w oczach Bożych. Koniec cytatu. I tutaj angielski teolog wymienia różne gatunki osób, którzy na pozór niczym szczególnym się nie wyróżniają, lecz w duchu prowadzą życie ukierunkowane na dobro bliźnich. Są uporządkowani w swoich myślach i postępowaniu, ujarzmiają swoje popędy egoistyczne różnego typu, kochają nie tylko Boga, ale i ten świat. Jak to określa Newman, nie robią szumu koło siebie, lecz ze wszystkich sił starają się być po prostu świętymi. Robią co tylko w ich mocy, by się formować i przemieniać wewnętrznie, by upodobnić się do Boga, być Mu posłusznym, by nakładać sobie wymagania i ramy postępowania, ale równocześnie robią to w ukryciu, tylko dlatego, że Bóg od nich tego oczekuje, a nie dlatego, by to pokazać na zewnątrz. Ukrycie się. To jest kolejna istotna, niezwykle istotna cecha Jezusa,
i każdego z Jego uczniów. Cecha, którą, powiedzmy szczerze, która nie jest zbyt popularna, także wśród współczesnych chrześcijan. Jakże wielu chciałoby być na piedestale, chciałoby być kimś, kimś znanym, podziwianym, słuchanym. Zamiast ukryć się, wielu woli pokazać siebie, także na płaszczyźnie duchowej, być gwiazdą, uprawiać gwiazdorstwo. Jakże piękne byłoby czynienie dobra dla innych w taki sposób, by nikt tego nie zauważył. To właśnie był także duch Teresy z Lisieux. Robić swoje, a równocześnie nie afiszować się, pozostać ukrytym. To była dewiza jej życia. Przytoczmy dwa fragmenty z jej rękopisów. Pierwszy. Ponieważ z trudem praktykowałam cnoty wielkie, przykładałam się przede wszystkim do małych. I tak na przykład lubiłam składać płaszcze pozostawione przez siostry i oddawać im wszelkie drobne przysługi, które były w moim zasięgu. I drugi fragment, w innym miejscu zapisany. Ku wielkiemu zdziwieniu sióstr polecono mi malować i dobry Bóg pozwolił, bym skorzystała z lekcji udzielanych przez kochaną matkę. Chciałam też, bym za jej przykładem mogła układać wiersze i sztuki, które uznano za śliczne. A ja, podobnie jak Salomon, który zwróciwszy się ku dziełom swoich rąk, w które włożył tyle próżnego trudu, zobaczył, że wszystko jest marność i utrapienie ducha. Doświadczyłam, że jedynym szczęściem jest się ukryć. Zrozumiałam, że bez miłości wszystkie dzieła to nicość, nawet te najwspanialsze, jak wskrzeszanie zmarłych czy nawracanie narodów. Jakże wielkie podobieństwo Jezusa, Johna Henry'ego Newmana i Teresy z Lisieux. To be hidden, to stay in hiding place. To znaczy być ukrytym, pozostawać w miejscu ukrytym, a równocześnie walczyć, pracować, pragnąc, by nikt tego nie zauważył. To jest właśnie lekcja Nazaretu. Jak pisał Newman, prawdziwa wiara polega na intymności serca. Oczywiście, nie może ona istnieć bez manifestowania się w czynach, jednakże w większości czyny te pozostają w ukryciu. Ukryte czyny miłości, ukryte modlitwy, ukryte wyrzeczenia, ukryte walki, ukryte zwycięstwa. Człowiek prawdziwie pobożny, prawdziwie święty, choć jest całkiem podobny do innych osób, posiada jednak w sobie pewien rodzaj wewnętrznej mocy przyciągania innych, wszystkich tych, którzy mają podobne jak on inklinacje duchowe. Posiada moc wpływania na wszystkich, którzy noszą w sobie coś wspólnego z nim. Koniec cytatu. To byłoby takie piękne. Robić jak najwięcej, a równocześnie tak, by nigdy, nigdy świat się o tym nie dowiedział. To byłoby takie piękne. I z tymi myślami pozostajmy teraz na modlitwie. Z Jezusem ukrytym w ciszy Nazaretu, w ciszy tabernakulum.